Wujek teraz zdradzi swoje kilkudziesięcioletnie wnioski i doświadczenia. Kobiety współczesne, jest trudno zadowolić w łóżku. To spowoduje: <laughs> dobrał się wreszcie, dostał tego, czego chciał! Tym więcej i tym ostrzej. Tymczasem kobiety twierdzą, że to one są zestresowane przed seksem. Znajdujesz, szukasz, polujesz i podciek nie po plecach, nie możecie złapać oddechu. <laughs> To nie ma 18 lat, proszę wyłączyć program. Same sobie zgotowały ten los. Takiego kochania się klapiesz. Technika w seksie. Cześć panowie, dzisiaj o seksie. Temat bardzo ważny, a jednak nie tak często poruszany. To, co zwykle możecie się dowiedzieć na temat seksu, to jest co nam daje, dlaczego go chcemy, skąd zadowolenie seksem i wszędzie przeczytacie i każdy wam powie. Wydzielają się endorfiny, oksytocyna, dopamina wszędzie można to przeczytać. A nie o to chodzi. Chodzi o to, jak do tego doszło, że seksu tak chcemy i dla kogo ten seks powinien być aż tak ważny dla nas czy dla kobiet? Dla kogo jest to nagroda? Kto powinien na seks zapracować? <laughs> I generalnie, z czym to się je? Jak to się robi? Jedziemy żebyśmy w ogóle przetrwali to natura daje nam te doznania ten wyrzut endorfin otóż natura chciała bo my jesteśmy tak leniwi że nie zeszlibyśmy z drzewa gdyby nie te doznania przyjemne które możemy dzięki temu mieć gdyby nie te doznania w ogóle nie wiedzielibyśmy po co nam kobiety <laughs> ale jednak poza seksem są nam do czegoś potrzebne te dobre kobiety i ten temat poruszę innym razem dziś tylko o seksie. Natura podkręciła nas tak, że szukamy sygnałów głównie wizualnych, a więc kształtów, a więc drugorzędnych cech płciowych, jak piersi. Jak rozpoznajemy te kształty? Ano, tłuszczyk odkłada się tam, gdzie trzeba. Płodność kobiety zachowują w młodym wieku i dlatego faceci szukają właśnie tych sygnałów. Najbardziej pożądanym sygnałem, kiedy. Rzucimy pierwsze spojrzenie na kobietę, jest waist to hips ratio. To znaczy stosunek obwodu talii do bioder. Słynna gruszeczka. Albo jabłuszko, jak to woli. Z tych właśnie powodów, z tego co widzimy, z tego jaki wyrzut przyjemności dostajemy, seks na samym początku powoduje. Że nie widzimy prawdziwego człowieka. Widzimy obiekt i nie ma co się oburzać na facetów. Natura tak chciała. Patrzenie na drugiego człowieka jest przykryte przyjemnościami orgazmu. Nie poznajesz prawdziwych cech człowieka na samym początku i w trakcie seksu. Dlatego często po tym, jak zauroczenie minie, następuje pustka, bo nagle zobaczysz kogoś, kogo nie znasz. Sam ten taniec godowy to jest co innego niż miłość. Obowiązują w nim zupełnie inne zasady. Dopiero po zamieszkaniu razem, na przykład, kiedy minie faza zauroczenia, po 6 miesiącach, nawet po 20-24 miesiącach zaczynamy poznawać człowieka, jego prawdziwą naturę i jego prawdziwy charakter. Co ciekawe, mężczyźni Nigdy nie wchodzą w związki bez pożądania. Ciekawostka, bo kobiety. <laughs> bo kobiety to co innego. Czasem zdarza się, że wchodzą w związki bez pożądania. Na przykład dla kariery, na przykład układając sobie życie. Tak, bardzo się różnimy. To wygląda tak, że. Seks jest dla nas bardzo, bardzo interesujący, ale głównie wtedy, kiedy go nie mamy. W ogóle nie używam dźwięków. Niektórzy się cieszą, ale. W tym programie muszą być jingle, bo taki jest jego format. Więc znowu, seks jest interesujący szczególnie wtedy, jeśli go nie mamy, jeśli go pragniemy. Jeśli go mamy albo mamy w nadmiarze, nie jest już taką fajną zabawą i nie jest aż tak bardzo ciekawy. Powiem inaczej: seks jest jak jedzenie. Jak masz pełną lodówkę, to przekąsisz coś od czasu do czasu. Natomiast, jak jesteś na głodzie i nie masz nic do jedzenia, to rzucasz się na byle co. Zjesz wszystko, co zobaczysz. <laughs> tak panowie? <laughs> Zrobicie wtedy wszystko dla seksu. Będziecie tanczyć jak wam zagrają. A, takie życie. Pomyślmy zatem, kto tego seksu ma więcej. I łatwiej dostępnego. Dostępność do seksu. Bezsprzecznie, jeśli chcą, to więcej mają go kobiety, ponieważ mają do niego dostęp na każdym kroku i wszędzie ktoś coś od nich chce. Mężczyźni, na tej słynnej skali, powiedzmy od jednego do dziesięciu, jeśli są co najwyżej w tej skali piątką, to seksu nie mają w ogóle. Kobiety, nawet trójki, mogą sobie kogoś do seksu zorganizować. Pytanie, czy warto? To jest inny temat. Teraz mówimy tylko o dostępności. Panowie poniżej i włącznie z piątką, seksu nie mają prawie w ogóle. Taki jest świat. Te kobiety, które tego seksu mogą mieć ile chcą, pytanie, czy powinny. Pytanie, czy w zamian za ten seks, bo kobiety w zamian za seks czegoś oczekują. Pamiętajcie o tym. Więc czy w ramach rewanżu otrzymują to, co by chciały za ten seks? Otóż nie. Bo tylko top 20% facetów również ma seksu, ile chce. Może nawet mniej niż top 20. Tylko, że te kobiety chciałyby facetów, z którymi uprawiają seks, usidlić, zatrzymać, zaobrączkować. I niestety tu pojawia się ząg. Bo ci faceci, stop 20, a może top 10, a może top 5%, nie chcą się wiązać, bo mają dostęp do pełnej skali. Od 3 do 10. A może do 9, bo 10 jest zmonetyzowane. Dziewczyny, które mają wygląd dychy, są zmonetyzowane. Ich nie ma na rynku i ich nie widzimy. Ani wy, ani ja. One są w magazynach. Na pokazach i u boku top 5% facetów. I co z tym zrobić, skoro to faceci napędzani testosteronem chcą tego seksu jak najwięcej? Tu jest sedno dzisiejszego odcinka. Kobiety w związku z tym lewarowały seks tak wysoko, że w dzisiejszym świecie seks i dostęp do niego jest najwyższym priorytetem. Naganiają nas do tego wszystkie reklamy. Wszystkie media, wszystkie filmy, wszystkie seriale, wszystkie piosenki. Miłość, miłość, seks, 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 dupa cycki. Faceci pędzeni testosteronem chcą w związku z tym zrobić wszystko, żeby otrzymać ten cel najwyższy. A ja wam mówię, to nie jest cel najwyższy. Obudźcie się. Wasz, wasze życie, szczęście waszych najbliższych, Dobrobyt Wasz i Waszych najbliższych, i finalnie Wasze zadowolenie, i nawet nieszczęście, wasze spełnianie celów, bo to jest sednem bycia mężczyzną. Osiągasz to, co zamierzasz. Najpierw planujesz, a później osiągasz. Tym celem nigdy nie może być seks. Tym celem nigdy nie może być zdobywanie kobiety, bo to jest uboczne. To zdobywają bez wysiłku, bez większego wysiłku mężczyźni, którzy realizują swoje plany. Tak jakby, by the way, przy okazji, to się zdarza. To oni wtedy są tym, realizując cele własne, celem dla kobiet. Wtedy mają napstryknięcie. wtedy mogą założyć rodzinę, jeśli chcą, z taką kobietą, jaką sobie wymarzyli. Bo jeśli dążą tylko za seksem, to są jak psy goniące za zajączkiem, stado ujadających psów, małych. Oczywiście, mówi się, że szczególnie w dzisiejszym świecie, że kobiety też potrzebują seksu. Owszem, ale dla kobiet to nie jest priorytet. Potrzebują czego innego, przy okazji też spełnienia seksualnego. Ale to nie jest priorytet tak, jak biologicznie jest dla facetów. Mówimy obecnie, że kobiety też potrzebują seksu. Ale jednocześnie, że to kobiety nam coś dają. Przecież nie mówi się, że mężczyzna mi daje. Kobieta mi daje. Więc zdecydujmy się. Albo potrzebujemy seksu oboje, i to nie kobieta mi daje, tylko dajemy sobie oboje. Jasność mamy. Uporządkujmy. Więc jeśli to facet zabiega, facet płaci na pierwszym spotkaniu, zaprasza, organizuje i zabawia, to facet coś dostaje od kobiety. A nie kobieta od faceta, bo to nie ona zabiegała, nie ona się starała i nie ona inicjowała. Tradycyjne role są prawidłowe. A nie, że ona też potrzebuje seksu i sobie biega i ten seks dostaje. Bo w takim przypadku, zobaczcie na taką ciekawostkę: żadna kobieta nie chce niedoświadczonego mężczyzny. Natomiast każda. Chce, żeby był dobry w łóżku, żeby ją zadowolił, żeby był sprawny, żeby kierował akcją i żeby wiedział o co chodzi. Natomiast facet nie potrzebuje instruktorki w łóżku. Nie potrzebuje, żeby była doświadczona, a raczej ceni to, że jest niewinna, zawstydzona, i to on może być przewodnikiem w tej sytuacji. Także bez. Pitolenia mi tutaj za przeproszeniem, że mamy te same potrzeby, że jesteśmy tacy sami, że potrzebujemy tego samego. To nie jest prawda. Jesteśmy różni. Jesteśmy inni. Mamy inne role do spełnienia i czego innego od nas się oczekuje czego innego od mężczyzn, czego innego od kobiet. I teraz tak. Kto się jak podnieca, bo będziemy powoli przechodzili do rzeczy. Nie Kto się jak podnieca? My mężczyźni potrzebujemy 3 sekund. Patrzymy, podoba się. U! Gotowi. <laughs> Nie więcej. Kobiety mają inaczej. Myślę, że jakieś 10, maksymalnie 10% kobiet ma ochotę na seks bez wcześniejszej stymulacji. U kobiet seks zaczyna się w głowie. Nie wpływają na niego tak bardzo bodźce wizualne jak na mężczyzn. Kobieta najpierw czuje zainteresowanie danym mężczyzną, wspomniałem wcześniej, jego charakterem, jego postawą, jego działaniem, jego skutecznością, jego dominacją. Takie jest życie, tak mówi doświadczenie. I jak to woli, tak mówią badania. Kobieta najpierw dostrzega mężczyznę w mężczyźnie, jego charakter, a dopiero później odczuwa potrzeby seksualne. I ewentualnie pociąg o charakterze seksualnym. Także widzicie, panowie, nam wiele nie trzeba, ale jeśli jesteśmy Lepsi na drodze do własnego rozwoju, to kobiety nas bardziej pożądają, to my jesteśmy wybrankami wtedy dla tych kobiet, i ludzkość nie zginie. I będzie barabara, i będzie seks, i będą dzieci, i będą związki. Tylko każdy musi trafić, wrócić do swoich ról. To co najbardziej mężczyzn. Chyba tak, najbardziej odciąga od prawidłowego pożądania i od prawidłowego dążenia jest właśnie nadmiar bodźców o charakterze seksualnym, w tym oglądanie pornografii, co jest jednym z nałogów mężczyzn, i o tym będzie jeden z odcinków. Będzie spojrzenie wujka Pablo na to, co złego robi nam pornografia. Także Dzwoneczki, wciśnijcie, robię pauzę. Wciśnijcie dzwoneczki, bo jak przyjdzie odcinek o tytule Porn, to zaświeci wam się powiadomienie. Bo jak ktoś przegapi, to będzie stratny. Do rzeczy. Krótko o tym, czy i jakie znaczenie ma ilość partnerów lub partnerek. Wspomniałem już, że nie bez przyczyny mówi się, że to ona oddaje mu swoje ciało. Bo to ona oddaje mu swoje ciało. Rolą mężczyzny jest zabieganie i zdobywanie. I jeszcze raz. Nie zdobywanie kobiety jako główny cel życia mężczyzny, tylko rozwój i zdobycie kobiety przy okazji jako jeden z elementów. To facet wybiera kobietę do związku. Dlatego uwaga, teraz, teraz zaczną się komentarze, a i krzyk kobiet w komentarzach. Mężczyzna przed związkiem, jeśli ma, a powinien mieć pewną ilość kobiet, z którymi współżył, ponieważ to daje mu możliwość po pierwsze, wyboru kobiety, z jaką chce być, a po drugie, zdobywanie doświadczenia i umiejętności, które są od mężczyzny wymagane później w związku. Zbyt wiele związków rozpada się z tego powodu, że mężczyzna był mało doświadczony i nie wiedział, jak zaspokoić swoją kobietę. Bardzo mi przykro, panowie, nie namawiam, ale jeśli ktoś był z jedną kobietą, to nie zna wszystkich sztuczek. A kobiety w dzisiejszym świecie wiedzą, czego w łóżku oczekują będzie o tym za chwilę nie będę uprzedzał. U faceta niezbędne jest doświadczenie, żeby był w stanie wybrać kobietę do związku, bo to mężczyzna inicjuje związek. Nie kobieta. Mężczyzna inicjuje trwały związek. Bez krzyków, mi tu. Bez krzyków. Do bycia do one night standów, dostęp do seksu mimo jest tych dźwięków. Dostęp do seksu. Reguluje kobieta. Zgadzamy się? Związek inicjuje mężczyzna. Zgadzamy się? Czy jakieś komentarze, że to wcale tak nie jest? Kto klęka? Kto kupuje pierścionek? Mężczyzna, więc mężczyzna inicjuje związek. Kto, jak to się mówi, daje? Dała mu kobieta. Kobieta reguluje dostęp do seksu. Więc dobry mężczyzna powinien nabrać doświadczenia, aby wybrać właściwą kobietę do relacji. Jak w restauracji. Jak chcesz dobrze zjeść, to wybierasz sobie z menu. I jak znasz smak różnych potraw, to wiesz, która jest twoja. Bo jak nie przejrzałeś menu, to całe życie jadłeś chleb z masłem. Nic nie zaszło. I całe życie będziesz jadł chleb z masłem. Szukam choćby tych jednych słuchających oczu. W tym samym znaczeniu kobiety zadanie to zaprezentować się dobrze, tylko dwie rzeczy: zaprezentować się dobrze i nie rozdawać na prawo i lewo. I w dzisiejszych czasach to stało się takim trudnym zadaniem. Nie rozdawać na prawo i lewo. Dlaczego? Bo to, czego mężczyźni szukają, to, w czym widzą wartość, musi być rzadkie, bo tylko to, co jest rzadkie i trudno dostępne, jest cenne jak złoto. Jakby w każdej rzece było pełno bryłek złota, to by każdy wziął i rzucił jak kamień. I to dzieje się z kobietami, które zbyt łatwo dzielą się tym, czego otoczenie od nich chce. A otoczenie wtedy traktuje je jak kamień w rzece. Weźmie, poogląda i rzuca. Gdyby facet w rzece znalazł to, co jest rzadkie i trudno dostępne, czyli bryłkę złota, to gwarantuje, że nie wziąłby tej bryłki i nie wyrzucił z powrotem do rzeki do dzielenia się z innymi, tak czy nie? Szachmat. Jeśli seks jest trudno dostępny, to jest wtedy cenny. Jeśli od ciebie kobieto, mężczyzna trudno ma dostać seks, to to jest dla niego pewna wartość. W najważniejsza jest dominacja mężczyzny, więc co zyska mężczyzna od doświadczonej kobiety? Nic. Jeśli mężczyzna jest niedoświadczony, a kobieta doświadczona, to jak to się skończy? Ona będzie kierowała tym, co się dzieje w łóżku? Widzieliście kiedyś akcję łóżkową, gdzie to ona kieruje facetem? Kiedy to ona kieruje całą akcją? Teraz połóż rękę tu, teraz mnie klepni, a teraz weź mnie za włosy. <laughs> Nie ma takiej możliwości. Jeśli takie coś się wydarzy, to bądźcie pewni, że na drugi dzień ta kobieta szuka już sobie innego faceta. Dziękuję. I na zakończenie tej części jeszcze raz, przykładowo, dlaczego mężczyźni chcą być. Pierwsi, a przynajmniej nie sto pierwsi. Bo mężczyźni są w, dziś, są w ogóle w świecie elementem zdobywającym, odkrywającym, działającym. Żaden mężczyzna, który jest zdobywcą, myśliwym, nie chce być drugi. Jak ktoś dziabną lwa. To liczy się ten, który to zrobił jako pierwszy. <noise> to, że ty jako dwudziesty dźgnąłeś zwłoki lwa, truchło lwa, to żadnej chwały ci nie przynosi. Ani dumy. Ty chcesz być tym, który dziabnął lwa pierwszy. Ty jesteś zdobywcą. Kobiety. Faceci na pewno się teraz uśmiechają. A kobiety. O, no nie wiem, no nie wiem, no tak. Ty masz być dziewczyną nagrodą dla mnie, ja cię zdobyłem. A nie jesteś pokuta przez 40 innych wojowników. Zamknął mnie. Kurna zamknął mnie za ten program. To może jeszcze taki wątek. Dlaczego teraz to jest takie nienormalne i takie trudne do zrozumienia? A dlaczego kiedyś było inaczej? Otóż były trzy warunki spełnione. Pierwszy warunek, ostracyzm społeczny. Kiedyś, czy on jest dobry, czy on jest zły, nie wiem. W tym wypadku powodował dobre efekty. Bo ostracyzm społeczny, czyli nietolerowanie tego, że kobieta jest rozwiązła, że ma wielu partnerów, powodował, że kobiety nie mogły być takie łatwe. Nie mogło być tak dużo tego seksu. I nie mogły mieć tylu facetów, jak teraz. Miało to znaczenie, bo weryfikowała to opinia społeczna, która była istotna. Teraz opinia społeczna nieważna, każdy może robić to, co chce. Ilość partnerów się nie liczy. Proszę bardzo. Tylko, jakie są tego efekty? Dla pań, wstawka, tych, które teraz poczuły się urażone i oburzone, to nie jest to, co teraz mówię. Przeciw Wam. Robicie, co chcecie. To, co teraz mówię, jest dla Was, bo jeśli wartością w Waszym życiu jest posiadanie mężczyzny własnego i posiadanie rodziny, to mówię Wam, że to jest jeden z czynników, który Waszą wartość w oczach tego jedynego mężczyzny dla Was podnosi. Chcecie skorzystać? Korzystajcie. Nie chcecie skorzystać. Uważacie, że. Przeciwnie, będzie Wam w życiu lepiej? Róbcie, jak uważacie. Zachęcam do obejrzenia odcinka Etapy Życia Kobiety, ale nie z hejtem i. Nasze urządzenia pomiarowe są niezawodne. Ale ze zrozumieniem, co poeta miał na myśli, co autor chce przekazać, czy to, o czym tutaj widzę, się z... oglądam, się zgadza w odcinku Etapy Życia Kobiety. Czy wśród moich znajomych, młodszych i starszych, widzę przykłady takich etapów życia kobiety? Bo jeśli któraś z miłych pań, 22% oglądających to panie, widzi w tym wartość dodaną i widzi, że to jest prawda, to być może wyciągnie korzystne wnioski. To był punkt pierwszy. Dlaczego teraz jest inaczej? Punkt drugi. Obawa o zajście w ciążę. Kiedyś była to realna obawa. Teraz, hulaj, dusza piekła nie ma od lat 60., kiedy wymyślono kilkanaście czy kilkadziesiąt metod antykoncepcyjnych, zagrożenie minęło. <śm> I tak wiele kobiet zostaje z dzieckiem bez męża, ale zagrożenie minęło, jak kobieta chce postarać się o to, żeby nie była płodna w czasie stosunków, to się o to postara i mężczyzna nawet nie musi o tym wiedzieć, może robić co chce. Następne zagrożenie, następny powód, który wstrzymywał kobiety ze zbyt łatwym rozdawaniem skarbu, który posiadają, zniknął. Więc, uu, hulaj dusza. I powód trzeci: zasięg dostępnych partnerów oraz możliwość utrzymywania <gry> Całej afery w tajemnicy, bo kiedyś byłam tylko w jednym mieście, ludzie mnie znali, miałam dostęp do kolegi ze szkoły, kolegi ze studiów i kolegi z pracy. Teraz mam okienko na cały świat. Tu jest to okienko. Mam okienko na cały świat. Na całym świecie mogą mnie poznać mężczyźni i ja poznać mężczyzn. Mogę polecieć samolotem, gdzie chcę, nikt nie wie co robiłam i wrócić mogę pojechać do pracy do innego miasta albo kraju. Salawi, Czy ja na to narzekam? Nie. Dlaczego ja mam narzekać? Mówię to dla kobiet. Mówię to dla mężczyzn, żeby wyjaśnić dlaczego sytuacja tak wygląda. Skoro mężczyźni bardziej niż kobiety ze względu głównie na testosteron potrzebują seksu, samego seksu bez związku, to w to graj mężczyzną. Kobiety, zostałyście zmanipulowane z powodów, o których mówiłem przed chwilą. Wydaje Wam się, że jesteście wolne, bo możecie, przepraszam, dawać ile chcecie. Nie, nie. Ograniczyłyście swoje możliwości do pełnego życia we wszystkich etapach tego życia. Nie mi oceniać. Ja tylko tłumaczę swój punkt widzenia. Technika. W seksie. I teraz wszyscy. Kurwa, nie mam. A tu jest. Teraz wszyscy długopisy, notesy. I zaczynają notować. Młodzi padawani mówią: o kurde, wujek teraz zdradzi swoje kilkudziesięcioletnie wnioski i doświadczenia. Wcale tak wiele nie zdradzę. Bo o tym pewnie zrobię oddzielny odcinek, który będzie tylko dla dorosłych. Jak to robić, jaka jest technika. Dziś tylko powiem o tym, że łóżko i seks to jest jedyne miejsce, które się ostało, co do którego feministki, kobiety, protesty nie mają dostępu i nie chcą zmienić. To jest ostatni bastion. Jedyne miejsce, w którym mężczyzna może być mężczyzną i jest wymagane żeby był dominujący, patriarchalny, robił co chce, a nawet agresywny. To jedyne miejsce, gdzie kobiety faktycznie dają się zdominować i nawet tego pragną. I co do techniki? Ta dominacja, zdecydowanie i znajomość fachu jest pożądana i ona gwarantuje, że kobieta osiągnie zadowolenie w łóżku. Nie wierzcie w brednie romantyczne o tym, że się kochamy. Że jest delikatnie, namiętnie, czule i długo. Ale długo akurat prawdziwe. <laughs> Takiego kochania się. To kobiety potrzebują od wielkiego święta, żeby się przekonać, że to nie jest same pożądanie, że to jest również uczucie. Raz na 10 razy. Normalnie kobiety potrzebują. Kto nie ma 18 lat, proszę wyłączyć program. Normalnie kobiety potrzebują. Ciągnięcia za włosy, absolutnej dominacji, nie pytania się jej o zdanie, natomiast, panowie, spokojnie obserwujemy reakcję i nie ruszamy ze stałym arsenałem od razu. U kobiet seks zaczyna się w głowie. W wyobraźni, w tym, co ją czeka, zaczynam. Odpuszczamy. Oczywiście na początku bardzo delikatnie, ale rozkręcamy się z każdą minutą akcji. Wygląda to tak. Jeśli chcesz sprawdzić, żeby kobiecie było lepiej dobrze, to bierzesz za włos, obserwujesz reakcję, nasłuchujesz reakcji, kobieta powie ci, co jest dla niej interesujące. Ale nie pytasz, czy możesz wziąć za włosy, i nie pytasz, czy możesz za przeproszeniem zdzielić klapa. Tylko klapiesz nie za mocno. I widzisz reakcję. Jeśli się podobało, klepiesz mocniej. Tak oto dochodzisz do momentu. Pamiętajcie o tym, że substancje, które wydzielają się w mózgu, powodują, że kobieta staje się bardziej otwarta, bardziej bezpruderyjna. Na więcej może sobie pozwolić wraz ze wzrastającym podnieceniem. Nie od razu. I teraz to, gdzie mężczyźni robią największy błąd. Bardzo często mężczyznom wydaje się, że kobiety. Im piękniejsza w jego oczach, jeśli ta kobieta w oczach mężczyzn jest dychą, to zachowuje się wobec niej w łóżku inaczej niż powinien. Jest. Zbyt delikatny, zbyt czuły, zbyt nieśmiały i zbyt niepewny. Błąd. Źle. Te kobiety, które są najpiękniejsze. Uwaga, panowie, bo teraz będzie szachmat. Te kobiety, które są najpiękniejsze, miały zainteresowanie od największych harpagonów i największych czadów, jakich wy widzieliście. One były z takimi największymi harpagonami i największymi czadami. Ci mężczyźni nie mieli problemu z pozyskiwaniem kobiet, dlatego traktowali je przedmiotowo. Swoją drogą, to tym kobietom, w tych mężczyznach, się podobało. Także im jest piękniejsza, tym więcej i tym ostrzej przeżyła. I teraz wasze czułe Uu, mogę cię klepnąć, jest dla niej nijakie, jest nieatrakcyjne i niepodniecające i wasz seks jest wtedy Czuły, ale nieudany, nie osiągnęła tego, co osiągała wcześniej. Nie osiągała tego, co osiągała z innymi. To jest między innymi powód, dlaczego wielu mężczyzn w życiu kobiety jest niekorzystny. To jest jeden z powodów. Ponieważ jej doświadczenie i jej poziom wymagań jest trudny do. Spełnienia, doznała tego, doznała tamtego, i teraz ten jeden mężczyzna, na którego się zdecydowała, bo teraz on jest providerem, nie jest w stanie spełnić tych, tych oczekiwań, które ona miała w związku z poprzednimi mężczyznami. Te oczekiwania wypływały z doświadczeń, które miała, wypływają. Teraz wybrała mężczyznę z powodu innych cech charakteru i na tym polu seksu ten mężczyzna nie spełni oczekiwań. I jest klops. I co teraz? Jest też drugi powód. To jest naprawdę ciekawy odcinek. Dlaczego kobiety współczesne jest trudno zadowolić w łóżku? Otóż panowie, wyjawiam, że co druga kobieta. Ma przy łóżku, w szafeczce, w drugiej szufladzie od góry, pełno sprzętu. Różnych wielkości, różnych kolorów. Wibrujące, gwizdzące, nie wiem co jeszcze robiące. Ze światełkami. I teraz jeśli te kobiety. Które swoją drogą również oglądają pory. Wspomnę o tym w odcinku o nałogach mężczyzn. S są. Widziały różne rzeczy. Robiły tymi narzędziami swoją drogą ciekawostka. Że akceptowalne jest, że kobieta ma w szufladzie tego typu akcesoria. Nikt się nie dziwi, nikt nie gani. Jeśli mężczyzna ma tego typu akcesoria, znaczy nie identyczne, ale do tego samego. Sztuczne. To jest oczywiście uznawany za zboczka i za dewianta. Dlaczego? Jeśli jednocześnie mnóstwo kobiet ma w swojej szufladzie tadaań biały, albo taram czarny, albo inne świstałki, gwizdałki. To u niej jest to normalne, a u niego jest to zboczenie. Ciekawostka, prawda? Do zastanowienia. Ale do rzeczy. I teraz jeśli kobieta używa tych rzeczy niepotrzebnie. Codziennie w łóżku, pod prysznicem, przez pół godziny, przez godzinę. <noise> Żaden normalny mężczyzna w takiej sytuacji nie będzie w stanie jej dogodzić. ją Zaspokoić. Same sobie zgotowały ten los. No, a to tylko była wstawka, dlatego panowie, żebyście pamiętali, że romantyczny film to nie jest życie i kochamy się, jest nudne również dla kobiet. Raz na dziesięć razy, oczywiście, że może się zdarzyć. Normalnie to przystępujecie do dzieła. Jak wzbierająca fala. Kochacie się na początku. Jesteście delikatni, jesteście czuli, jesteście wrażliwi. Wraz z rosnącym pożądaniem u kobiety i podnieceniem, stajecie się coraz bardziej zdecydowani, coraz bardziej męscy. Na coraz więcej możecie sobie pozwolić. Obserwując partnerkę, czy ta strona, w którą podążacie, Przynosi jej większą rozkosz. Normalnie ulwa starowicza takiego wykładu, kiedy dostaniecie. Popróbujcie. Czy jakobyta będzie krzyczała jak nigdy wcześniej? Tam jest za prywatne sesje u psychologa albo u seksuologa Płaci się 200, 300 albo i 500 zł. Kawka, proszę bardzo, nie krępujcie się. U mnie nie ma żadnej stawki, dowolna. No jak dobrze było, taką kawkę mi postaw. Gorzej jak będzie gorzej i pani powie, co ty odpierdzielasz? Uwaga, nie ma żadnych zwrotów. O, dobra, oklaski w podziękowaniu dla tych, którzy kawki od czasu do czasu wrzucają. Bo nawet wujek Pablo za prąd musi czasami zapłacić. Teraz wskazówki dla pań. Dwie rzeczy, których absolutnie nie wolno mówić swoim mężczyznom. Pierwsza: w dziedzinie seksu nie wolno ich porównywać głośno do poprzednich mężczyzn. To powinno być jasne. Dotyczy to również tego, że nie opowiadamy o wyczynach byłych swoich facetów. Nie mówimy swoim facetom. Ja to ze swoim facetem kochałam się w windzie, a ja to w samolocie, a ja to na łące, a tamten to tak mnie chciał, że grzmocił mnie codziennie. Nie wolno, miłe panie, bo to spowoduje niepewność waszego mężczyzny w sypialni. Nie róbcie takich głupot, bo same sobie robicie krzywdę. Nie opowiadajcie. Było, minęło, zostało w główce. Wasza sprawa. Dajcie szansę swojemu mężczyźnie wykazać się. I rozwinąć I jeszcze raz przypomnę Właśnie po to mężczyznom potrzeba jest Jakiejś ilości partnerek Żeby w dzisiejszym świecie byli w stanie Zadowolić swoje kobiety obecne Bo te obecne kobiety miały mnóstwo mężczyzn W którymś z odcinków Policzyłem Jeśli jesteś dziewczyną na, ry na rynku 12 lat I miałaś Dwóch mężczyzn na rok A nawet jednego na rok, średnio. A kobiety przyznają się do tego, że potrafią mieć mężczyznę. No, same powiedzcie, albo napiszcie w komentarzach, że potrafią mieć mężczyznę co tydzień nowego, co miesiąc, szczególnie używając aplikacji randkowych. A co to ja miałem powiedzieć? Aha, że. A, mnie policzyć, że jeśli nawet macie jednego na rok, albo dwóch na rok, to po 10-12 latach stażu, Uzbierało wam się między 12 a 24 partnerów. Zebrałyście od nich tak dużo doświadczenia, że mężczyzna, który nie miał równie dużo kobiet, a może więcej, a mężczyzną poniżej piątki, bardzo trudno jest o seks, to taki mężczyzna, który nie miał równej liczby partnerów, nie ma szans was zadowolić. A jeśli to jest mężczyzna, z którym będziecie do końca życia? Klops. A więc nie porównujemy wyczynów z byłymi kochankami, nie porównujemy anatomii mężczyzny swojego obecnego i uwaga, nie wszystkie panie o tym wiedzą. Nie mówimy przed akcją, zobaczymy jak się wykażesz. Zobaczymy coś z ciebie za kozak. Ta presja spowoduje, że mężczyzna nie osiągnie performance'u, który mógłby osiągnąć. I dla panów słówko. Jeśli wasza nowa kobieta mówi wam, że jesteś moim najlepszym kochankiem, z nikim nie było mi tak dobrze jak z tobą, cieszcie się z tego, ale to nie jest prawda. Powiedziała to już kilku poprzednim i powie następnym. No dobrze, teraz o samym akcie. Jak to wygląda, jak to się zaczyna? Otóż. Ty mężczyzna znajdujesz, szukasz, polujesz, starasz się, zaciągasz, zapraszasz, zabawiasz. Inicjujesz, rozmawiasz. Finalnie zaciągasz na chatę. I czasem się zdarzy, że jest akcja. Fedrujesz jak górnik, jesteś cały upocony, kończy się dochodzisz. I co dalej? Co teraz jest w głowie? To się nazywa postnat clarity. Teraz widzisz, co ja tu robię. Najlepiej jakby się już nie dotykała. Chyba, że jesteś zakochany. Tak panowie rozpoznajemy szczere uczucia do kobiety. To jest jedna z metod. I dwójka. Jeśli postnat clarity, doszliście i chcecie, żeby się przytuliła, to jest wyjątkowa sytuacja, to wiedzcie, że wam na tej kobiecie zależy. Bo normalnie, każdy to potwierdzi, normalnie to byście chcieli, żeby nie mówiła, nie przytulała się, żeby dała poleżeć i odpocząć. I myślicie, aaa, poglądałbym już telewizję. Sorry, no może się mylę, może się mylę. Bo jak wyglądacie? Wy... Federowaliście jak górnik. Wam? Podcieknie po skroniach i podcieknie po plecach. Nie możecie złapać oddechu. <laughs> Wielkie oczy. <laughs> A tymczasem ona jest kitnąca. Nabrała od was energii. Rozpiera ją energia. Teraz chce rozmawiać o przyszłości, teraz chce rozmawiać o zakupach. Teraz by nie wiem, wstała i wymieniała firanki albo nastawiła pranie, teraz chce się przytulać, teraz jest razem, teraz jest naenergetyzowana. To jest biologia. Jesteśmy w różnym stanie po takim akcie. Zanim panowie skończycie, jesteście tak zasapani, że gdyby panie wiedziały, jaki to jest wysiłek, to cały nasz naród, nie naród, lud, rasa ludzka by wymarła. Bo gdyby panie wiedziały, ile wysiłku kosztuje seks, jak wypompowani są faceci po seksie, to by im się zwyczajnie nie chciało, to by nie było seksu i byśmy wszyscy wymarli. Tymczasem kobiety twierdzą, że to one są zestresowane przed seksem. Tak, panie? Tak, miłe panie? Bo ot otóż, otóż, tłumaczę i objaśniam. Paniom się wydaje, że są zestresowane przed seksem, bo na przykład on zobaczy moje niedoskonałości. On zobaczy mój celulit albo jakąś tam pomarańczową skórkę. <laughs> Nie zobaczy, bo wreszcie ma okazję, bo wreszcie może... Jest przeszczęśliwy, widzi tylko dupę i cycki. Dobrał się wreszcie, dostał tego czego chciał, nie zauważy żadnego celulitu. Jest przeciwnie: to mężczyzna jest zestresowany, bo to jemu musi stać. To on musi odpowiednio długo, to on musi wiedzieć, jak mężczyzna do orgazmu dojdzie. Mężczyźnie, może to zająć dwie minuty, dziękuję, pozamiatane. To Wam kobiety trzeba dłużej. To tym się mężczyzna stresuje. Musi ustać, musi umieć. Musi mieć odpowiedni sprzęt, musi mieć odpowiedni czas akcji. Nie za długo, nie za krótko. Zobaczcie na reklamy w telewizji. Preparat na to, preparat na to. Preparat nie za szybko, preparat aby się udało. A dla was za krótko, za słabo, za delikatnie, za agresywnie, za długo tak, za mało tak, ścierpła mi noga. A on wedruje, pot się z niego leje. Zaobserwujcie. Proszę was. Mężczyzna, dyryguje, przekłada, połóż się tak, teraz tak, teraz z przodu, teraz z tyłu. Układa, przekłada, połóż rękę tu. Jest reżyserem całej tej akcji. Zobaczcie po wszystkim, jaki jest zziajany. Dajcie mu żyć. A wy leżycie cały na energetyzowane. Uu, ależ było wspaniale. Zamknął mi kanał, zamknął mi kanał. Uf. 30 stopni, a ja się tu męczę i nagrywam. No, ale to dla Was robię. Lajki poproszę. Subskrypcje, a nie z cicha pęk, ktoś przyjdzie, obejrzy jeden odcinek i myśli, że następny nie będzie taki ciekawy. Będzie, trzeba tylko zasubskrybować. Teraz już spokojniej i troszeczkę poważniej. Tak jak początek seksu i przez cały czas trwania seksu wydzielają się pozytywne endorfiny, tak po seksie u mężczyzn, Następuje faza refrakcji, czyli odpoczynku, i ona może trwać od kilku minut, nawet do kilku dni. Mężczyzna traci zainteresowanie seksem i traci moc seksualną. Musi odpocząć. I to mimo tego, że na całym tym zajściu jest stratny, bo musiał się o to zajście wystarać. Jego orgazm jest tylko jeden i trwa kilka sekund. Kobiety orgazm może trwać 20-25 sekund. Jest gotowa do kolejnego orgazmu od razu, a mężczyzna odpoczywa, bo potrzebuje fazy refrakcji na nabranie sił. Mężczyzna jest w tej sytuacji stratny. Sorry. Teraz zamykając. Piękną klamrą ten odcinek porozmawiajmy o. To jest kanał dla mężczyzn. O bezpieczeństwie dla mężczyzn. Czym seks grozi? Wiecie o tym, że my ludzie, nasz gatunek, jesteśmy ewenementem, bo normalnie w świecie zwierząt do zajścia w ciążę potrzeba od kilku do kilkunastu zbliżeń. I one są po to właśnie, żeby zajść w ciążę. U człowieka na jedno zajście w ciąży przypada kilka set zbliżeń. Do tego trzeba dodać to, co człowiek jest w stanie sobie wymyślać, oprócz naturalnego zbliżenia, np. Na zadowalanie się w inny sposób, jak seks, np. oralny. Niektóre źródła mówią nawet, że na jedną ciążę przypada, wliczając te wszystkie różne rodzaje, ponad tysiąc zbliżeń u człowieka. Bo ludzie używają seksu. Nie tylko do prokreacji, do przedłużania gatunku, tylko używają seksu do mnóstwa różnych celów, do awansów hierarchii społecznej, do rewanżu, zemsty, tylko dla przyjemności itd. W związku z tym, panowie, pamiętajcie o tym, że czyhają na was dwa największe zagrożenia i jeszcze trzecie. W związku z seksem. Pierwsze zagrożenie to jest takie, że antykoncepcja jest głównie dla kobiet. Mężczyźni mają tylko jedną odwracalną metodę antykoncepcyjną, którą jest prezerwatywa. I zawsze używajcie prezerwatyw. Zawsze. Nie wierzcie w to, jeśli kobieta mówi wam: możesz robić co chcesz, używam tego czy tamtego. Być może tak jest, jeśli kobietę znacie długo, zweryfikowaliście, jesteście razem. Nie ma to większego zagrożenia. We wszystkich innych przypadkach używajcie prezerwatywy. Chroncie swoich żołnierzy, bo może skończyć się to nieprzewidywaną i niezaplanowaną ciążą, która ustawi wasze dalsze życie w odpowiedni sposób. Niestety jest tak, że niektóre kobiety potrafią oszukiwać, jeśli chodzi o zabezpieczenie, zapomnieć pigułki na przykład. I podam wam zagadkę i możecie się zastanowić ewentualnie wpisać w komentarzach jaka jest na nią odpowiedź. A zagadka jest taka: W jakim wieku kobiet najczęściej zdarzają się przypadki zapomniałam pigułki albo przypadkowo pigułka nie zadziałała? W wieku 20 lat u kobiet czy 30 lat u kobiet? Drugie zagrożenie związane z seksem, na które rozwiązanie jest, okazuje się to samo, to są niebezpieczeństwa chorobowe. I tu również, waszym jedynym sprzymierzeńcem i zabezpieczeniem jest rezerwatywa. Nie jest to przyjemne, ale konieczne. W innym wypadku będziecie mieli problemy, co ileś tam zbliży. Tak mówi statystyka. I trzecie zagrożenie związane z finansami. Jeśli nie jesteście w stałym związku, a jak to się pięknie mówi obracacie talerze, albo niedawno kogoś spotkaliście, to nie pożyczajcie kobiecie pieniędzy. Wytłumaczę dlaczego. W razie rozstania, kobieta uważa, że te pieniądze jej się należały, bo wam dała. Tak to działa. Dała Wam seks, i po rozstaniu jest bardzo duża szansa, że tych pieniążków już nie zobaczycie. Takie jest życie. W umyśle kobiety oddałam Ci coś ważnego, zasłużyłam na te pieniążki. Trustory. A na koniec odcinka o seksie. Dla tych, którzy dotrwali. I dadzą lajka. Mała uwaga. Bardzo często mężczyźni mają kompleks albo czują zagrożenie, niepewność na temat wielkości swojego ding-donga. Więc powiem Wam tak: cieszcie się i bądźcie pewni, że kobieta, z którą będziecie doceni, bo pamiętajcie o tym, że kobiety, które są w związkach lesbijskich, marzyłyby, oddałyby wszystko za to, żeby mieć jakiegokolwiek ding-donga. Także jesteście szczęśliwcami. Dzięki za dzisiaj. Chyba zrobię odcinek techniczny o seksie, praktyczne rady. <laughs> Ale to będzie odcinek nie dla wszystkich, bo nie mogę go puścić na tej platformie. I żeby było jasne. Co innego jest wyjaśniać, chodzi o ilość partnerów albo ilość kobiet, które mają mężczyźni, a co innego zachęcać. Bo ja wyjaśniam, dlaczego jest to korzystne, a nie zachęcam do tego, żeby mieć ich nadmiernie dużo. Trzymajcie się ciepło. Dzięki za dzisiaj. Cześć!